Witam państwa ponownie i rozpoczynamy piątkowy przegląd prasy. Prasa pękata, bo jak piątek, to do czytania jest troszkę więcej niż zwykle. I bardzo ciekawa rzecz dotycząca naszych seniorów. Emerycie, sprawdź, czy dostałeś podwyżkę. Uwaga, emerytury, renty po nowemu. Ile to mówi dzisiaj Super Express. Ciekawa też rzecz, 26 dni urlopu dla każdego. To będzie najważniejsze, jedna z ważniejszych zmian w prawie pracy. Krótka notka, ale bardzo, bardzo ciekawa. No tak, sprawa zabójstwa Jaroszewiczów, którą żyje od kilku dni cała Polska. Premiera zabito na zlecenie. To materiał oparty na rozmowie z synem Piotra Jaroszewicza. Artykuł autorstwa Sylwka Ruszkiewicza, więc zapewniam, że jest rzetelny. I od razu rozmowa właśnie z Andrzejem Jaroszewiczem, synem Piotra Jaroszewicza. Kluczowe pytanie o rolę żony ojca w tej zbrodni, mówi. Kwestia podejścia sprawców do mojego ojca, jego maltretowanie, zadawanie bólu przez kilka godzin, zadawane powolnej śmierci też świadczy o tym, że zbrodni nie dokonali zwyczajni rabusie. Ojciec w trakcie tortur przed śmiercią przyjął leki. Były to leki, które musiał brać, a więc podał mu je ktoś, kto doskonale wiedział, jakich lekarstw potrzebuje, gdzie one się znajdują. Bandyci, rabusie, mordercy by o tym wiedzieli? Nie sądzę, mówi Andrzej Jaroszewicz w bardzo fajnym, poruszającym przede wszystkim wywiadzie dla Super Expressu. Co jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze mamy sprawę bardzo ciekawą. Gwiazda dynastii odgryzła nos ukochanemu. Prokurator chce 5 lat więzienia dla Heather Locker. No, drodzy państwo, tak sobie patrzę na ten alians między Nowoczesną a Platformą Obywatelską i rzekome wspólne listy. Zastanawiam się, kiedy sobie skoczą do nosów. Idziemy dalej, bo jeśli sprawa Jaroszewiczów, to i oczywiście sprawa pana komendy, pana Tomasza, który nareszcie wyszedł po 18 latach z więzienia. Jestem wolny. To rzeczywiście taka sprawa, którą żyje od wczoraj cała Polska. Sprawa niezwykle poruszająca. Również o tym fakt, drodzy państwo. Piękne zdjęcia już człowieka na wolności, człowieka, który przesiedział 18 lat za gwałt i zabójstwo, a nigdy, przenigdy tego nie zrobił. Co jeszcze, drodzy państwo? Oczywiście Putin i kryzys na linii już coraz bardziej NATO, Rosja, czy sojusznicy Wielkiej Brytanii i Rosja. Tak stał się Władimir IV, odniesienie do carskich czasów. Potężna analiza to w dzienniku Gazecie Prawnej. I znowu wywiad z Andrzejem Jaroszewiczem, niezwykle ciekawy, Magdaleny Rigamonti. Zrobię wszystko, by poznać prawdę. Za dużo nienawiści jest w tej zbrodni. Przestępca, który chce okraść dom, nie czuje nienawiści do ofiary. A tu było tak, jakby ktoś chciał wyładować złość. To jak morderstwo w odwecie. No, drodzy państwo, będzie tego wszystkiego naprawdę, wydaje się, coraz więcej. Przechodzimy do Polski. The Times też dziś pękata niczym ilość kont i zarzutów ewentualnych, które mogą być postawione prezydentowi Gdańska Adamowiczowi. Chłód Londynu z Moskwą, będzie mróz, gdy Rosja użyje kurka z gazem. Bardzo ciekawa analiza dotycząca tego frontu ewentualnej wojny między Rosją a Wielką Brytanią. Mam nadzieję, że wojny w cudzysłowie, bądź wojny ekonomicznej. Najgorsze, co może spotkać Brytyjczyków, to użycie przez Putina gazowego pistoletu. W sytuacji, gdy nadciąga chłodny front, skutki mogą być fatalne. To pisze Kazimierz Sikorski. To jest kwestia, o której się nie myśli, że Rosja nawet na największe potęgi europejskie ma potężny bad, jakim jest właśnie kwestia gazowa. Tym bardziej możemy pogratulować pani Angeli Merkel, generalnie Niemcom i Rosjanom Nord Streamu 2, o który toczy się teraz bój. Wiemy, że kilkudziesięciu amerykańskich
senatorów jest przeciwko tej inwestycji. I były wiceminister obrony Romuald Szeremietiew w magazynie Polski The Times: Rosja uważa się za skrzywdzone przez los mocarstwo. W wyobrażeniach Rosjan system demokratyczny jest systemem anarchii, mówi Romuald Szeremietiew w wywiadzie z Dorotą Kowalską w Polsce The Times. Amerykańscy analitycy, mówi Szeremietiew, podnoszą, że USA mają obecnie zdolność do prowadzenia jednego dużego konfliktu zbrojnego. Drodzy państwo, robi się naprawdę, naprawdę coraz groźniej. Wczoraj usłyszałem od jednego z polityków pytanie rzucone w powietrze pod tytułem: czy będzie wojna? Stephen Hawking, geniusz równa Einsteinowi, to oczywiście wspomnienie po zmarłym naukowcu, człowieku, który, no można powiedzieć, że po części również zmienił świat. I ostatnia kwestia: brakuje górników i nowych kopalń. Wydobycie węgla to Rzeczpospolita może być w tym roku nawet niższe niż w bardzo słabym ubiegłym. Okazuje się, że no mamy za mało kopalń. No drodzy państwo, no co się wyrabia? Pamiętam, gdy Ewa Kopacz, ostatnia minister Platformy Obywatelskiej, ostatnia premier Platformy Obywatelskiej, przekonywała Polaków, że kopalń jest za dużo, górników jest za dużo, że to się wszystko nie opłaca. No tak, tak jak nie opłacało się trzymać lotu i tak jak opłacało się przewalić 300 miliardów złotych z VAT-u. Drodzy państwo, a teraz zapowiadano już wcześniej przegląd portalu w polityce.pl po krótkiej przerwie.